Święta to jeden z najbardziej stresujących okresów w roku. Tysiące zadań do wykonania, zakupy, prezenty. W tym czasie wyjątkowo często odwiedzamy sklepy i centra handlowe. Na co należy zwrócić uwagę, wybierając się w te miejsca? Proszę Państwa, zwracajmy uwagę na wszystko, że tak powiem, bo te super ceny, czasem jest promocja, że w zestawie taniej, ale jak sobie przeliczymy, to się okazuje, że jakbyśmy każdą część z tego zestawu kupili oddzielnie, to zapłacimy mniej niż za cały zestaw. Nie wierzmy tak dosłownie, że jeżeli coś jest w promocji, to na pewno to jest promocja. Poza tym często na sklepie pisze promocja 70%, a okazuje się, że tylko niektóre towary są za 70%. Sprawdzajmy to. Należy też pamiętać, że towar kupiony w promocji i tak podlega reklamacji. Tak samo jak każdy inny zakupiony towar. I też pamiętajmy o tym, co Pan tutaj wspomniał, kiedy możemy zrezygnować, kiedy nie możemy zrezygnować. Przy towarach zakupionych w internecie mamy 14 dni na odstąpienie od umowy, bo to jest zakup na odległość. Przy towarach kupionych w sklepach stacjonarnych takiego prawa do odstąpienia nie mamy. Nie ma czegoś takiego jak zwrot towaru w sklepie stacjonarnym, więc jeżeli nie jesteśmy pewni co do zakupu, którego dokonujemy, zapytajmy sprzedawcę, czy będzie możliwość zwrotu, bo to jest jego dobra wola. Na koniec jeszcze jedna mała rada. Jeżeli kupujemy cokolwiek w sklepie stacjonarnym i na wywieszce mamy cenę 50 zł, przy kasie okazuje się 55 zł, proszę Państwa, pamiętajmy, że mamy prawo kupić po tej niższej cenie, tej, która była oznaczona na towarze. Wiedząc o tych kilku zasadach, można wybrać się na zakupy. Jednak róbmy je z głową i dwa razy zastanówmy się, czy dana rzecz jest nam w ogóle potrzebna. To najprostszy sposób, aby zaoszczędzić przed świętami i czas, i pieniądze.